Grzesiek, czy można kupić kombi za normalne pieniądze w dzisiejszych czasach? Oczywiście. Astra ST za 109 tysięcy. 108 900. Nie wiem, czy oglądaliście poprzednie wideo o naszej mocce, którą mamy dostępną w salonie oraz na stoku i w supercenie. Tam Kuba powiedział, że jego ulubionym samochodem, najpiękniejszym jest Mokka. U mnie było podobnie, ale z innym samochodem. Była to Astra. No i miałem bardzo duży problem, dlatego że Astra mi się podobała, ale nie byliśmy dealerem Opla. Co więcej, ja nigdy nie byłem fanem Opla. No i jak to się stało, że jest nowa czysta ósemka, jest nowy Opel Astra i mi się to auto podoba. Natomiast teraz bez wyrzutu sumienia mogę powiedzieć, że super uniwersalne, fajne auto, dobrze wyglądające, proste. A wiesz dlaczego? A wiesz dlaczego? Bo ma lampy z Mokki. Dlatego jest tak fajna. Ma lampy z Mokki, forma jest prosta, spokojna, ale też bardzo elegancka. Mamy auto w najtańszej wersji wyposażenia, bo jest to Business Edition, czyli w zasadzie delikatnie więcej wyposażeniowo względem Edition, ale wyglądowo to jest dokładnie najtańsze auto w gamie. I co? Światło LED-owe, wszystkie czarne elementy, czarne szyby, pięknie to wszystko wygląda, nie mówiąc o tym, jakbyśmy jeszcze to auto wzięli w GS-ie i dodatkowe czarne elementy do tego samochodu doposażyli. Ale po co nam GS? Po co nam... Przecież tego auta... Słuchajcie, ja kiedyś miałem wyobrażenie, jeżeli kupię dzisiaj, 23 rok, nowe auto z salonu, w kombi, które ma podgrzewaną kierownicę, podgrzewane siedzenia, podgrzewaną szybę, Apple CarPlay, Android Auto, tak. Otwieram klapy bagażnika, otwieram, tak, otwieram, jest duży bagażnik, wchodzi tutaj mój pies, który ma bardzo dalej głowcie, wchodzi tutaj mój pies, mieści się, jest, no i to wszystko jest za 108 900. No przecież, to jest, znaczy z mojej pozycji DS-a, obok jest DS, tam stoi auto z identycznym silnikiem, tylko że hatchback, kosztuje 220 tysięcy. Wiem, że w automacie nie ma wentylowane skóry, ale mam dwie Astry ST tak wyposażone za jednego DS-a tam, który ma skórzane fotele. Mało i nie tego, ma bagażnika dla Alexa. Alex to pies. Mało tego, dla fanów właśnie przewożenia rzeczy, płaska podłoga i to więcej niż 2 metry długości, czyli więcej niż w naszym kombo furgonie. To jest to, co już odnośnie Astry, nie Astry, tylko 308 kombi mówiliśmy. To jest w ogóle hit, żeby mieć tak duży bagażnik w samochodzie, który po prostu no, jest samochodem rodzinnym, a jak potrzebujecie, to możecie go i nawet w firmie użytkować, bo naprawdę nie wiem, co no, teraz kombo. Informacja dla osób, które szukają aut służbowych, aut do firmy i mają określony budżet, nie wiem, do 90 tysięcy netto musicie znaleźć auto. No przecież nie ma lepszego auta, którym pojeździcie w zimie, ruszacie szybko w trasę, nie wiem, zaspaliście, szyba zamrożona, klikasz przycisk, odmrażać się szyba. Rączki masz cieplutko, pupkę masz cieplutko w zimie i to... Mało tego, mówimy o kwocie 108 900 w przypadku zakupu na osobę indywidualną bądź na działalność. Natomiast w przypadku zakupu większej ilości takich samochodów na pewno to będą już jeszcze niższe kwoty względem 108 900. Pokażmy teraz, jak to auto w tej wersji wygląda z przodu, bo tam też się dużo dzieje. I znowu, w najniższej wersji wyposażenia światła LED-owe, nie tylko do jazdy dziennej, ale też mijania i drogowe. Z przodu, tak jak powiedziałem na początku, jest bardzo prosta forma, jest to auto tak niemieckie, że bardziej się nie da. Tutaj nie ma wydziwnień, ale zarazem jest to auto tak czyściutkie, piękne. Mi się strasznie podoba ten przedni grill, którego prawie że nie ma. On jest ukryty w DS4, mam ukryte nawiewy. Mhm. Tutaj nawet się dało grill ukryć, jeżeli no, koncert chce, no nie? I to jest to, co zawsze przytyk miałem do ciebie, że tak bardzo ci się podobał DS9, bo miał tą szablę na masę i w ogóle. Tak. Już to chyba kiedyś mówiłem w jednym wideo Astrze, ale w pierwszym wideo jeszcze poznajemy. Dokładnie. Natomiast tutaj ten, teraz go porównałem do nosorożca. No normalnie to przetłoczenie na masce tutaj z tym wizorem i logo, to tak pięknie wygląda to raz tu, a ze środka to jest w ogóle bajka, ponieważ każdy się cieszył tym Mercedesem, gdzie mieliśmy ten celownik, to tutaj mamy normalnie przetłoczenie, wygląda jak taki porządny róg. No i czuć tą jakby moc formy, nie wiem jak to nazwać, tak? Bo wiadomo, że pewnie niektórzy z Was, włączając Astra, chcieliby usłyszeć, że mamy wersję GSI 2.0, 204 sikorni, napęd na 4 koła. No niestety to już nie jest ta motoryzacja, natomiast dalej, jeżeli chodzi o wygląd samochodów, potrafią one zaskoczyć i naprawdę potrafią się podobać. I to wszystko w tej cenie. Słyszałem natomiast jedną śmieszną rzecz, co trochę jest jakby obróceniem sytuacji. Moja klientka powiedziała, dlaczego się decyduje na DS-a, bo podjechał do niej znajomy, który miał auto, akurat chodziło o Peugeot,
i miał wersji podstawowej. Mhm. Ona zamówiła pełną opcję, która kosztowała 115 tysięcy więcej niż ta podstawowa. 15 czy 115? 115. Jest, 115 tysięcy więcej niż ta podstawowa, bo było full z hybrydą, mega, i auto wyglądało identycznie. No i to są pewne fajnie, jak kupujesz wersję podstawową i wygląda bogaciej, i właśnie tak z tym autem jest. W tym aucie kompletnie nie widać, widać tego, że to auto... Oczywiście, bo mamy tutaj szesnastki felgi, natomiast kompletnie tutaj też one w tym kolorze uważam, bo może jakby to było jakieś super ciemne auto, to gdzieś te felgi by raziły. Natomiast tutaj przy jasnym kolorze i przy dodatkowych relingach, bo to też jest ciekawostka, że relingi w tym samochodzie są opcją dodatkową. To nie jest tak, że tak jak na przykład w Peugeotie przez 4 lata pamiętam było tak, że musicie się zdecydować na daną wersję wyposażenia, bo od tej wersji wyposażenia są relingi, a w innych nawet nie można domówić. Tutaj w najniższej wersji wyposażenia, bardzo proszę, 800 zł, mamy relingi, jeśli potrzebujemy. Zawsze one są wtedy satynowe, więc idealnie pasują nam do felg. Teraz w środku pokażemy Wam, że nie rzucamy SUV na wiatr i naprawdę jest wszystko, co potrzeba na auto z 23 roku. Jeżeli chodzi o środek, no to mamy tutaj, no uważam, najlepszą bajkę na świecie, bo już chyba powtórzyliśmy się kilkukrotnie, ale urzeka mnie to, że mamy dwa identyczne wyświetlacze, 10 cali, 10 cali, rozdzielczość, rozdzielczość, kontrasty, kontrasty, są identyczne, nie ma żadnego dysonansu, że tu mamy tak, tu mamy tak, mamy idealnie po prostu. To jest prawda. Cudowne, uważam. No i to, co mówiłeś wcześniej, czyli bezprzewodowe łącza wszystkie. I mamy tutaj podgrzewanie foteli, jest ta funkcja dostępna, podgrzewanie kierownicy, mamy podgrzewanie przedniej szyby. I to wszystko naprawdę... z guziczka, bo w tym systemie, w każdej innej naszej marce, żeby włączyć kierownicę podgrzewaną czy fotele, trzeba wejść z systemu. Tutaj mamy fizyczny guzik. Tak samo, a propos fizycznych guzików, tutaj akurat w tej wersji mamy jednostrefową klimatyzację, mamy ustawianie temperatury fizycznie z guzika, a tutaj mamy moc nawiewu. Jeżeli mamy dwustrefową klimatyzację, moc nawiewu jest komputerka, a temperatura lewo-prawo. Z dodatkowych feature'ów, Grzesiu, jak myślisz, co to jest? Miejsce na broń. Nie wiem, na jaką malutką, ale to jest miejsce na okulary. Patrz, zauważ, jakie to jest fajnie flokowane, także możesz tam bezpiecznie włożyć okulary, trzymać sobie szmateczkę. Ray-Bany się nie porysują. Dokładnie tak. I możesz sobie to zamknąć, masz spokój i czystość. I tak jak może widzieliście gdzieś na naszym shorcie... A jak jesteś dealerami, też się to sprawdzi. Jak widzieliście na naszym shorcie, akurat tutaj mamy skrzynię manualną, więc ten jakby tunel wygląda zupełnie inaczej. Tutaj mamy wszystko pootwierane, natomiast dalej porządek możemy sobie trzymać, zasuwając tutaj roletkę. W przypadku automatu mamy tutaj dwa cup holdery i również roletkę, którą możemy sobie zasunąć. Mi się super podoba kierownica, że jest właśnie tutaj wszystko w piano blacku, nie jest to takie tanie. Ona też jest taka w fajnym wykończeniu ze skórki, więc nie ma, że kupuję podstawową wersję, nie mamy plastikową kierownicę. Te dekorki, jest tutaj... Naprawdę to jest biały dekor w ogóle. Pokaż mi auto, gdzie ma biały dekor. W ogóle kosmos, nie? No. A jeżeli jeszcze, bo teraz siedzimy, nie widzicie, ale znowu na przebitkach widzicie, kiedy ja o tym rozmawiam. Fotele tutaj w tej wersji są w ogóle niesamowicie piękne. Przeszycia, no, które na nich są, różnorodność materiałów. No to jest naprawdę piękne. To nie jest stołek, ktoś wziął, obszył, bo podstawowa wersja to robimy na sztukę. No dokładnie, nie? Tak. W przypadku na przykład, nie wiem czy widziałeś Audi A1 w podstawowej wersji. To jest ten sam materiał, który mamy na fotelach tutaj czarnych, gdzie przyjmujemy klientów i tak wygląda fotele. Tutaj w podstawowej wersji, no popatrz, jakie masz piękne fotele, nawet... Dekorki, przeszycia, cztery materiały Nawet są. Wytłoczenia na gąbce, wiesz, na tylnej kanapie masz dla dwóch niezależnie pasażerów. Także jestem kompletnie tym zaskoczony. Mało tego jeszcze z takich ciekawych wizualności, których bez nie widać. Ciekawy dostęp. To też jest dokładnie jako opcja. Nie? Natomiast z takich formalnych rzeczy, w sensie bawienia się formą, tutaj mamy przetłoczenie, trzecie ramię, które jest tak zaprojektowane, że idealnie nam się komponuje właśnie z naszym rogiem na masce, o którym rozmawialiśmy, i to wszystko nabiera takiego kształtu, formy, który działa na naszą podświadomość, że mamy tutaj po prostu w porządku. Nie mówiąc znowu, bo to też już mówiliśmy wszędzie, to jest gumowe wykończenie, wszystko to jest jakościowe, nic nie trzeszczy i bardzo, bardzo w porządku.